A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Nazywa się Marian. Marian Widły. Wieś nie jest mu wcale obca. Jego ojciec i dziadek pracowali w PGR-ze. Dorobili się wielu chorób, między innymi wątroba, która u jednego i u taty, i u dziadka w zasadzie nie istnieje. Ale to tak było. Zbiory i chlanie, zbiory i chlanie. I leżenie gdzieś pod drzewem. No i tak chlali i leżeli. Dzisiaj też leżą, ale w łóżku. Prawie nie chodzą. Czasem tylko wstają, jak babcia ze sklepu wróci, 3 butelki wina przyniesie. Ale żyją i będą żyli długo. Resztę organów wiele pracuje. Mózgi, ciężka sprawa. Marian Widły widział to i też robił tak samo. Teraz co inaczej. Teraz sam będzie produkował wino. Nie będzie chodził do sklepu kupywać. Chyba, że będzie promocja. A to jego historia. I jak od zera do alkoholika na roli. Bo będzie sadził winogrona. Pomyślałem o tej mapie. Gierkę odpalam wam na Xboxie Serii X. Z tego względu, że na PC-cie, mocnym PC-cie, zauważyłem, że mogą być pewne problemy. A szczególnie jak znajomy powiedział, że jak będę miał spore gospodarstwo, a będę miał spore gospodarstwo, na pewno to będę, nawet na mocnym PC-cie, mogę coś zobaczyć. No potem się co? Mgłę. No to zobaczymy, jak to wygląda na Xboxie Serii X. Pomyślałem sobie o tej mapie. Gierkę grałem niewiele, tyle co, aby zobaczyć na PC-cie, to zobaczę, jak będzie wyglądało to na tej. Ta mapa na Xboxie Serii X. Mapa dobra. Wioska też dobra. Tym bardziej, że w wiosce mieszka moja ciotka, która potrafi dostarczyć każdy towar.
Musimy oczywiście Mariana stworzyć. Marian musi być przystojny, bo to normalne będzie kciuk. On singiel jest. Singiel. Także musielibyśmy, prawda, Marianowi znaleźć żonę. Tak myślę, że byłby na pewno zadowolony, żeby kogoś znalazł. Wydaje mi się, że tak byłoby dobrze, jak jest i tutaj. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o fryzurę, no tutaj wam powiem, że nie jestem pewny, jak Marian, jak obwola, ale przyjrzyjmy się, prawda, jak to, jak wyglądają różne fryzury. Trochę wygląda durnowato tutaj, nie? Też mi się tak wydaje. Z takim pióropuszem na łbie, no kretyn, nie? Tutaj w ogóle mu nie pasuje, to zresztą mogliby go nie puścić wtedy do wielu atrakcji turystycznych, jakby chciał iść na przykład, albo na degustację jakiegoś dobrego wina, bo to wiecie, jak to jest. Idziemy dalej. Nie, to już ołysiał od razu. Tutaj to wyglądałby już w ogóle fatalnie. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany do żadnej fryzury, ale jakąś trzeba by wybrać taką, aby był w miarę przystojny. No wydaje mi się, że żadnej nie jest przystojna, ale w tej chyba wygląda najlepiej. Idziemy dalej. Czy Marian ma brodę? Jakieś PKS-y i te sprawy. Szczerze mówiąc, nie widzę tego, aby coś nosił, chyba że jakiś lekki dosłownie zarost. Niech będzie tak. Wąsy. No tutaj wąs angielski, jak w Mordejerze, by się przydał, ale też od razu do dupy. No powiedzmy coś takiego, taki o, nakręcony do góry nie, ale do dołu. Czemu nie? Jeszcze mocniejszy. Może być. Teraz ubranie. Musimy oczywiście odpowiednio Mariana ubrać, aby był zadowolony z tego, że pracuje tutaj na wsi. W tym stroju wygląda jak cowboy. To dobrze. To dobry ciuch i wygodny na różne zamiecie też i będzie dobry. Ale zobaczmy, jak to wygląda w innej perspektywie. Inne też ciuchy. Chyba podoba mi się faktycznie i ten cowboy. To jest Marian. Teraz tu. Można by zmienić mu jakoś koszulkę? No można by. Zobaczmy. Jakie są? Taka bluza, może tak, nie, teraz to w ogóle wygląda jak Yeti, ale może kurtka, takie kurce, o, bardziej mu pasuje, bardziej, ale zobaczmy jeszcze jakie są. Ta mi się podoba. Idziemy dalej, trzeba by oczywiście dobrać teraz spodnie, pomyślałem sobie akurat do modelu tego byłoby idealnie. Czapkę ma trochę inną, ale znowu tutaj zielonki, tkawy taki, znaczy cały zielony też do dupy Marian, nie? Bo to też wygląda jak tego. Dajmy mu takie, bo w jednym kolorze to też dobanie, jak będzie wyglądał. Teraz buty. Jakie on by chciał buty? Ja bym chciał jakieś oryginalne, prawda, żeby zaistnieć, prawda, we wszechświecie. No ale zobaczmy, jakie są. Dajmy te, będzie zadowolony. No i mamy beret nowy, to jak mamy nowy beret, to i mu zmieni. Można by założyć kask? Można, ale w sklepie by go nie obsłużyli. To może lepiej nie. Taką beretkę durnowato też wygląda, też nie jestem przekonany. Taka czapka, no zdecydowanie lepiej ujdzie. No ujdzie. Może ten francuski taki beret z antenką. Też nie jestem przekonany. Pokaż mi jeszcze raz ten hełm. Niech będzie i ten. Nie jestem przekonany. Chyba będzie tak. Jakieś rękawice? No tutaj, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Chociaż on paznokcie dba, to znowu przydałoby się jednak, żeby miał jakieś zabezpieczenie tutaj, ale wydaje mi się, że jakby już to takie delikatne. Nie, wydaje mi się, że jednak o, takie o i będzie. Będzie bardzo dobrze. Okular. Zdecydowanie. Tutaj Marian Widły lubi mieć ciemne okulary, żeby kontrola drogowa, jak go złapie, nie zobaczyła, że on nachlany jest, prawda? Tak wygląda. No i mamy stworzonego. Jest gotowy Marian Widły. A to jest jego jeszcze nie gospodarstwo, ale w tym odcinku będzie jego gospodarstwo, bo tu i grałem na PC-cie to, co grałem, to i tutaj też się właśnie wyrypałem w gospodarstwo. Podoba mi się ten rejon. Blisko jest stacja benzynowa, w której można kupić bardzo dużo dobrych artykułów. W dobrych cenach, bo i tak nie zależy mi na cenach, jak po prostu wchodzę w tym stanie, w którym wchodzę. Jest mi to wtedy wsiorybka, tak bym to odpowiedział. No i do tego jest restauracja, w której można też poznać kogoś poza tym, a jak wiemy, Marian Widły jest singiel. Dzisiaj na pewno należałoby kupić tą farmę i wtedy moglibyśmy zacząć działać. Teren jest ładny, mamy tutaj trzy działki, trzy pola do uprawy. Tutaj już rośnie słonecznik, który będziemy mogli łuskać, prawda, latami świetlnymi. Tutaj chyba akurat nic nie rośnie, to też dobrze. Zobaczymy rzepak.
zebrany właśnie, został zebrany ten rzepak. I zobaczmy, co jest na trzecim polu, bo trzy pola należą do tej. Widać, kukurydza rośnie 75%. Już ma wzrost. Tu jest właśnie ta stacja benzynowa, o której mówiłem. Można kupić o każdej porze wszystko w zasadzie, prawda? I żeby dymka rzucić, prawda? Żeby we łbie zaszumiało, do tego nowe też opony, dętkę, jak macie ochotę, również da radę kupić. No i przy okazji pogadać, prawda, jakby co. Jest też knajpa, w której będzie można sprzedawać m.in. jaja i inne jaja i tak w ogóle same będą wtedy jaja. Tak to oto wygląda. Teren ładny, wioska może być. Nie ma dużego ruchu na ulicy, ale to dlatego, że droga jest znana, sławna z tego, że tutaj po prostu często gęsto leżą na drodze i turyści i inni z innych rejonów świata nie chcą po prostu tędy jeździć. Jest spore ryzyko, że jakiś, prawda, Jerzy będzie leżał po prostu na drodze, a Krystyna będzie leżeć 10 metrów dalej. I będą po prostu chrapać, będą, prawda, odpoczywać na drodze. Tak to wygląda. Czyli w dzisiejszym odcinku to, co i zaplanowane, kupujemy ten teren. Żeby kupić ten teren, musimy się do niego dobrać. Chodzi nam o tą, o ten rejon właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Tu są trzy działki. I tą farmę musielibyśmy do niej się i dobrać. Jest nasz! Kupiliśmy, teraz możemy rządzić. Leżeć tutaj na początek. Później będziemy myśleć, co sadzić i tak dalej. No dobrze, wydaliśmy trochę gotówki, mieliśmy na wstępie 1,5 miliona, teraz mamy 1,343,736. Wszystko jest ważne, trzeba do każdej cyferki wszystko powiedzieć. Tak samo waga na przykład, prawda, czegoś to. Kilo 200, 321 tysięcznych na przykład i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, teren jest nasz, czyli już kupiliśmy, no ale nie mamy traktora, nie mamy samochodu, nie mamy niczego w zasadzie, ale teren już jest nasz. Teraz, żeby kupić traktor jakiś i go tutaj przywieźć, bo to by już by nam zaczęło, byśmy mogli zacząć cokolwiek robić, przygotować w następnym odcinku. Ja chciałem traktor średni, też żeby za dużo jednak nie wydać. Pomyślmy, jaki. Ten za 162 tysiące byłby dobry, ten za 122 byłby jednak niedobry. Zobaczmy, jak ten wygląda i przyjrzyjmy mu się, co można z nim później zrobić. Tak oto wygląda, maszynka ładna. Na wsi na pewno byśmy byli zauważeni i, prawda, jakaś marzena też by zwróciła na nas uwagę, jakbyśmy jechali takim oto pięknym ciągnikiem. Ja tylko przyjrzę się na koła. Szylina, ustawienia kół obciążnika mi niepotrzebne. Konsola ładowa. Tak, weźmiemy. Tak, konfiguracja silnika. Tutaj muszę się przyjrzeć. 126 kW, a teraz ma 110. A różnica jest jaka w gotówce? W sumie jest taka duża różnica. Tablica rejestracyjna. Nam tablica rejestracyjna nie jest za bardzo potrzebna, chociaż można sobie wstawić, jak macie ochotę, po to, żeby... O, czekaj, opony zmieniłem. Poczekaj. Jeszcze nie chciałem tą tablicę rejestracyjną, ale nie chce mi tutaj chyba wskoczyć. No nic, na razie nie będę tutaj ruszył. Cena 171 tysięcy. Bierzemy. Jesteśmy zadowoleni. Pasuje nam. Teraz przydałoby się tutaj tylko domontować wszystko. Chociaż nie jestem przekonany, bo potrzebujemy dwóch ciągników. Ten na razie tutaj bym do niego aż za wiele nie dokupywał, tylko dokupiłbym obciążnik jeszcze i tak, żeby on był obciążony i do tego coś, żeby zbronować. I tak bym się tym zajął. Czyli potrzebujemy jeszcze inne rzeczy. Zerknijmy teraz tutaj w przyczepy. Przyczepa nam na razie niepotrzebna, ale zobaczmy, co tu jeszcze jest. Pług też mi będzie potrzebny, ale na razie mi jest potrzebny kultywator. Nie za duży, bo jak wiemy, to nie jest duże
duża działka. Szerokość 3 metry, ta 4 metry. Ciągnik, który mamy, spokojnie sobie poradzi, bo myśmy mu domontowali moc. Tak, on sobie poradzi, zdecydowanie, z tego co widziałem. Tym możemy wziąć ten fakt, że to kawał pługa. No ale zobaczmy, jak to wygląda. Zęby. Tak, zdecydowanie takie wad. Wał, przepraszam, sam jestem wad. Czekaj, pokaż mi tego. No dobrze, niech będzie taki. Tu nie będę dalej kombinował. Niech i będzie taki, jaki i jest. Pasuje? Pasuje. Przyda nam się? Przyda nam się. Od razu będziemy mogli zaraz pole przygotować. Teraz jeszcze obciążnik, bo bez obciążnika daleko nie zajedziemy. Czyli trzeba to teraz i poznajdywać. Styknie? 750 na pewno styknie. No dobrze. Mamy to. I tutaj na razie więcej mi chyba nic nie potrzeba na tą chwilę. Poza tym i tak więcej nic nie da rady Marian widły zawieść. Pasuje, pasuje. Kupiłem go w ogóle? Chyba go kupiłem. Jest Marian widły w swojej najnowszej maszynce. Na pewno już we wsi zaczyna szumić, że jest ktoś, kto ma pieniądze albo bierze duże kredyty i później będzie spłacał latami, będzie robił konsolidację z prawej na lewą i tak dalej. Na razie poprzyłączajmy wszystko. Wszystko jest domontowane. Teraz spokojnie możemy zawieźć już to do naszego gospodarstwa i tam zacząć od tego, że po przywiezieniu takiej ilości sprzętu ogrodniczego, rolniczego i tak dalej, spokojnie już można zacząć tankować. Tym bardziej, że jest piątek i każdy w piątek lubi dobrze przytankować. Chyba, że ci, co są zaszyci na przykład, albo ci, co na przykład nie mogą, bo im już wszystkie organy wyleciały z organizmu i tak dalej. Lecimy do chaty. O, zerknijcie, patrzcie, ten klient, który tutaj idzie, to Bogdan. Trzeba na niego uważać. Bogdan szczególnie jest niebezpieczny w sobotę. Potrafi wtedy wiele. Wszystko w zasadzie. Suszy jak diabli. Po wsi chodzi. Wszystko zrobi, żeby mu dali. Na Bogdana trzeba uważać. No i jesteśmy na swojej posesji. Tak to będzie wyglądało. To jest początek jego drogi. Muszę powiedzieć również, że widzę, że sporo ptaków u mnie na działce siedzi i lubią ptaki Mariana i dlatego tutaj przesiadują. Ale też z poważnych spraw powiem takich, że specjalnie chciałem zagrać na Xboxie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze to wygląda. Gorzej jest z tym, że pauzy nie mogę tak robić, czyli muszę często coś robić i to leci. Ale to pal go licho, aż tak mocno mi nie przeszkadza. W każdym razie wygląda to dobrze i Marian Widły jest zadowolony z tego, co widzi. To jego pierwsza maszyna i jego początek drogi. W jaką stronę?
Zobaczymy. Klinika jest blisko. Czas pokaże. Cześć.